To jest podcast Wyższych Szkół Bankowych. Chcesz wiedzieć więcej? Posłuchaj, co mają do powiedzenia nasi praktycy i eksperci. Zapraszamy. Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku podcastu Wyższych Szkół Bankowych. Ja się nazywam Joanna Cieśla-Kosparska i mam przyjemność, prawdziwą przyjemność porozmawiać dzisiaj z panem Tomaszem Wrzesiewskim. Dzień dobry, panie Tomaszu. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, w jaki sposób zarządzać projektami, ale zanim przejdziemy do samego tematu, pozwólcie, że przedstawię pana Tomasza. Pan Tomasz Wrzesiewski, wykładowca studiów MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, menadżer, konsultant i trener z 18-letnim doświadczeniem w biznesie i branży szkoleniowej. Specjalizuje się w tworzeniu i wdrażaniu dedykowanych rozwiązań biznesowych dla klienta w obszarze zarządzania projektami, zarządzania strategicznego i zarządzania sprzedażą. Posiada bogate doświadczenie w zakresie budowy i zarządzania zespołami o różnej specjalizacji, zarządzał restrukturyzacją dużych i małych firm produkcyjnych i usługowych, organizacji publicznych i non-profit. Specjalizuje się również w prowadzeniu warsztatów z zakresu zarządzania portfelem projektów, modelowania procesów biznesowych, zarządzania sprzedażą oraz zarządzania zespołem. Propagator zarządzania zgodnie z założeniami podejścia Agile, CCPM, Business Process Development i Load Factor Scheduling. Czy to wszystko się zgadza? Czy powiedziałam prawdę? Skomplikowanie, ale wszystko się zgadza. To prawda. Dobrze, to gdybym zapytała pana i nie miałby pan tej całej formułki, którą ja mam przygotowana, czym pan się zajmuje na co dzień? Jak można byłoby to najprościej przedstawić naszym słuchaczom? No, najprościej obecnie to jestem wraz ze swoim zespołem wynajmowany do poprowadzenia lub dokonania zmian w różnych projektach, które z jakiegoś powodu potrzebują tego rodzaju wsparcia. Na przykład z takich większych w danej chwili to budowa dwóch tuneli kolejowych w Serbii, czy też zmiany, znaczące zmiany w dużym zespole w jednej korporacji amerykańskiej. Więc to jest taka chyba najlepsza charakterystyka. Dokonanie pewnej zmiany przez osoby zewnętrzne, które zazwyczaj mają nie ze względu wyłącznie na to, że posiadają jakąś szczególną wiedzę, ale ze względu na to, że czasami bycie zewnętrznym pomaga. Te zmiany dokonujemy i próbujemy poprawić efektywność zarządzania, w tym i projekt. Zanim zaczniemy wchodzić w szczegóły i w te informacje, które są bardziej dokładne, to proszę powiedzieć naszym słuchaczom, bo być może część osób spotkało się już wcześniej z takim pojęciem jak zarządzanie projektami, być może część dopiero dzisiaj poznaje ten temat. Co to jest? Co to jest zarządzanie projektami? Właśnie, tym bardziej, że pojęcie stało się bardzo modne obecnie. Nawet delikatnie mówiąc, odrobinę przesadnie. To jest, nazwijmy to przedsięwzięciem, które charakteryzuje się tym, że ma określony początek i koniec, i przedsięwzięcie to jest na tyle specyficzne, że musimy bardzo mocno się zastanowić, jak je przeprowadzić i czym ma się zakończyć, jakie efekty ma przynieść. Innymi słowy, jest to pewnego rodzaju nowość, której do tej pory w ten sam sposób nigdy albo dawno tym samym zespołem nie realizowaliśmy. Mhm. To jest chyba taka najprostsza, ale wydaje mi się, że zasadna charakterystyka. A skąd się bierze ta moda? Bo sam pan powiedział, że obecnie jest to bardzo modny temat. Skąd się wzięła popularność? Myślę, że głównym powodem jest to, że żyjemy w świecie bardzo dynamicznym i ten dynamizm wymaga szybkich zmian i dostosowywania się do świata. Procesy definiowane przez długi czas i powtarzane przez lata są wciąż dominujące, natomiast coraz więcej organizacji musi myśleć nieco bardziej krótkookresowo i adaptować się do zmieniających się warunków. W związku z tym moda na zarządzanie projektami, innymi słowy przeprowadzenie organizacji lub zrobienie coś w inny sposób niż do tej pory standardowo coś w naszych organizacjach robiliśmy, staje się uzasadnione. Oczywiście jednym z powodów, dla których moda staje się modą, jest to, że jest to czasami zjawisko samo się nakręcające, więc z uwagi na ważność danego zagadnienia coraz częściej słyszymy o mikro, meta, mega projektach, czyli no idziemy już w stronę nazywania projektem coś, co projektem nie jest, natomiast trzymając się już sedna, to generalnie ten dynamizm i chęć dostosowywania się i szybkiego wprowadzenia zmian wymaga wśród nas jakiegoś nowego podejścia. Myślę, że to jest główny powód. Wspominał pan o tym, że bierze pan udział teraz między innymi w projektach związanych z budowaniem tuneli czy z współpracą z amerykańskim koncernem.
To są duże projekty. W związku z tym, czy samo zarządzanie projektami sprawdza się tylko wtedy, kiedy mówimy o korporacjach na przykład, czy też nie. Jest to dobre dla mikro, małych firm? Nawet bym powiedział, że w tych małych czy też średnich przedsiębiorstwach ta skuteczność jest znacznie większa, dlatego że bezpośredni decydenci są bliżej i decyzje mogą być podejmowane o wiele bardziej sprawnie. Tunel i organizacja, firma, dla której pracuję, jest tak pozytywnie specyficzna, ponieważ jest to organizacja zbudowana bardzo mocno i efektywnie projektowo. Natomiast z punktu widzenia małych i średnich firm myślenie projektowe, bo o tym sobie powiedzmy, myślenie, a nie metodyka czy też narzędzia, się bardzo sprawdza właśnie z tego powodu, że to jest, mówiąc kolokwialnie, metoda na przeprowadzenie jakiejś koncepcji i wdrożenie jej w życie, więc trudno wykluczyć z tego grona małe i średnie firmy. Na pewno byłby to błąd. Okej, jasne. A mówi Pan o myśleniu projektowym, czyli o? Czyli o koncentracji na efekcie. Innym niż obecnie. Pewnej zmianie, którą sobie jesteśmy w stanie wyobrazić, co byśmy chcieli, gdzie chcemy być, i skutecznej metodzie przeprowadzenia nas z punktu A do punktu B, niejednokrotnie, wielokrotnie zmieniając, wracając kilka kroków do tyłu, ale idąc konsekwentnie do przodu. Okej. I ta dobra współpraca z firmami musi być, bo mówi Pan o zmianie, o tej chęci, o ukierowaniu na cel, ale też myślę o tym, że jakby z mojej perspektywy, czy z mojego doświadczenia, właściciele firm nie zawsze chcą wprowadzać zmiany. To znaczy czasem trzymają się tego, co było do tej pory na zasadzie starego zła, tak, że już jak gdyby mamy to, co mamy, w jakiś sposób to działa. I wydaje mi się, ale to proszę mnie wyprowadzić z błędu, może się mylę, że to wprowadzanie zmian wcale nie musi się spotykać z tak wielkim entuzjazmem z ich strony. Powiedziałbym, że może to zabrzmi tak już seniorsko, ale trochę w tym obszarze działam, w sytuacji, w której wszyscy dokładnie, począwszy od najwyższej kadry menedżerskiej po osoby pracujące w projektach, z radością oczekiwali pojawienia się zespołu wsparcia i przeprowadzenia projektów, zliczyłbym na palcu jednej ręki. Chociażby właśnie z tego jednego powodu, że jest to pewnego rodzaju zmiana. Łatwiej nam narzekać i mówić na to i obarczać rynek, konkurencję pracowników za nieefektywność lub niesprawiedliwość, natomiast trudniej jest nam przemóc się do tego, aby zrobić coś w inny sposób. Tak, no niewątpliwie zarządzanie projektami jest silnie połączone z zarządzaniem zmianą, co oznacza, że tutaj nie wystarczy wiedza na temat harmonogramowania, planowania, metodyk i innych elementów ważnych i skutecznych, ale stanowiących wyłącznie warunek konieczny. Jednym z głównych obszarów to jest obszar mentalny, tak, zgadzam się. I to musi... Obszar gotowości do przeprowadzenia zmiany, chęci, zrozumienia sensu tej zmiany i tak dalej, i tak dalej. Czy zarządzanie projektami, zarządzanie zmianą jest dużo łatwiejsze w sytuacji, kiedy jesteśmy firmą zewnętrzną i wchodzimy do firmy, w której chcemy te zmiany wprowadzać? Powiem zupełnie szczerze, nie wydaje mi się, że jest łatwiej, ale być może część osób się zdziwi szczerością. Firmy za to płacą, za co się płaci zazwyczaj kładzie się na to większy nacisk. Niejednokrotnie ludzie, z którymi pracuję w zespołach, mówią, no ale przecież o tym mówiłam lub mówiłem wielokrotnie. W związku z tym my nie przypisujemy sobie własności do wszelkich możliwych pomysłów czy też rozwiązań, ale staramy się budować te rozwiązania razem z zespołami, korzystając właśnie z tej przewagi, jaką jest bycie osobami zewnętrznymi. Chociaż pracując z firmami dwa lata, czy też czasami nawet trzy, jakie miałem przykłady, trudno nazywać się osobą zewnętrzną. Jest. Ale ten walor istnieje, że nie jesteśmy osobami, które są na liście płac. Dzisiaj mówimy o tym, jakie są metody zarządzania projektami, właściwie o tym, w jaki sposób wybrać tę najlepszą metodę zarządzania projektami. To może w ogóle zacznijmy od tego, jakie one są, jakie mamy metody. Powiedziałbym, że są dwie kategorie i znowu nie chcę tutaj kluczyć, natomiast trudno mówić o najlepszej, najgorszej. Wszystko zależy od sytuacji, miejsca i kontekstu, w którym jesteśmy. Takie dwa najbardziej popularne typy obecnie to są zdobywające popularność w bardzo szybkim tempie podejścia zwinne do zarządzania projektami. I myślę, że w dalszej części rozmowy będzie też chwila, żeby je bardziej precyzyjnie scharakteryzować. Natomiast
te podejścia zwinne, czyli możemy je nazwać adaptacyjnym. Są to podejścia prowadzenia przedsięwzięcia, czyli projektu w sposób taki, że bardzo szybko próbujemy dostarczyć pewną częściową, ale jednak wartość z pracy, którą wykonujemy i w miarę regularnie, załóżmy raz na dwa lub raz na cztery tygodnie, dokonujemy aktualizacji i też przeglądu tego, co nam udało się zrobić, czy też tego, co się nie udało zrobić, dlaczego, jakie były tego powody. W związku z tym to jest takie podejście adaptacyjne zawierające bardzo duży aspekt zarządzania zespołem i zarządzania wiedzą wygenerowaną w trakcie realizacji. I to jest pierwszy typ, czyli podejścia zwinne, adaptacyjne. Drugie, popularne od dziesiątków lat podejścia klasyczne, tak zwane waterfallowe, które polegają na tym, że działamy w środowisku w miarę stabilnym, co nie oznacza kompletnie stabilnym. Ta stabilność wynika nie z umiejętności zarządzania, ale z otoczenia, w którym realizujemy projekt. Na przykład pewna logika prac wskazuje ewidentnie, jak powinien być budowany tunel. Nie wynika to z naszej chęci i możliwości uczenia się i dokonywania radykalnych zmian w trakcie, tylko obszar zmiany tutaj dotyczy raczej sposobu zarządzania osobami, zasobami i organizacji pracy, natomiast sposób wykonania tunelu jest w miarę przewidywalny i wynika z technologii. To są projekty, w których jesteśmy w stanie stworzyć plan projektu, harmonogram, przypisać zasoby i osoby, stworzyć relacje pomiędzy zadaniami i śledzić postęp na drodze osiągnięcia finalnego rezultatu właśnie z poziomu harmonogramu. To jest zupełnie inny sposób podejścia do tego pierwszego, który jest bardziej adaptacyjny i tam trudno mówić o precyzyjnym planie działania, w sensie harmonogramu. W jaki sposób wybrać metodę, która będzie najlepsza? Jak wybrać pomiędzy nimi? Dlaczego w ogóle wybór właściwej metody jest ważny? No bo porównałbym to do próby zjedzenia zupy pałeczkami do suszy. Można próbować i osiągnąć mistrzostwo w tym przedsięwzięciu, ale rezultat będzie mniejszy niż łyżką. Dlatego bardzo podobnie z projektami. Pierwszą rzeczą, którą należałoby zrobić, jest zadać sobie pytanie i odpowiedzieć bardzo szczerze przed sobą, z jakim typem projektu mamy do czynienia. Co my naprawdę mamy zrobić i co my mamy osiągnąć? Innymi słowy, czy jest to przedsięwzięcie, które jest względnie przewidywalne, stabilne, które ze względu na posiadaną przez nas wiedzę, ale i też charakterystykę działania jesteśmy w stanie precyzyjnie albo nieco bardziej precyzyjnie niż ogólnie rozpisać na zadania, relacje pomiędzy nimi i powiedzieć, że to jest właśnie ten sposób pracy, ponieważ jest najlepszy albo innego nie ma, gdyż to wynika z technologii, prawa, chemii, biologii lub czegokolwiek innego. No albo powiedzieć sobie, że tak naprawdę to w modelu tym drugim, czyli zwinnym, nasz cel, który chcemy osiągnąć, jest jasny, precyzyjny, natomiast ścieżka dotarcia do tego punktu jest względnie niestabilna, co znaczy, że możemy wielokrotnie zmieniać koncepcję, byle tylko iść do przodu. To pytanie, z czym mamy do czynienia i jaki projekt realizujemy albo mamy zamiar realizować, jest istotne. Zanim zaczniemy wdrażać ortodoksyjnie jakąkolwiek wyuczoną, zdobytą na poziomie certyfikatu metodę. A ma Pan takie przykłady, które pokazują, jakie skutki przyniosła źle dobrana metoda? Tak, to myślę, że każdy z słuchaczy takie przykłady organoleptycznie zna. Na przykład przez wiele lat próbowano dowozić innowacyjne projekty informatyczne w sposób ten klasyczny. Czyli przechodząc przez pewien schemat myślenia, kiedy na początku była bardzo rozbudowana faza analityczna, kiedy przychodziły do nas osoby, pytając się o to, co konkretnie chcemy uzyskać. Tworzono bardzo precyzyjny raport, który ta osoba zlecająca lub osoby musiały podpisać. Potem następowała faza tworzenia oprogramowania, potem bardzo długi, męczący i kosztowny czas testowania, kiedy okazywało się, że nic nie działa albo prawie nic nie działa tak, jak chcieliśmy. Następnie następował bardzo nieprzyjemny okres próby rozliczenia prac dodatkowych. Niejednokrotnie pojawiały się tutaj zlecenia dla prawników, aby reprezentować firmę. To było bardzo charakterystyczny i klasyczny sposób, w jaki pracowano przez lata i też jeden z głównych powodów, dlaczego wymyślono to inne podejście. To jako przykład, projekty informatyczne próbowane być dostarczane przy pomocy narzędzi
klasycznych sposobów i metod. A czy istnieje jakaś checklista, jakieś punkty, które możemy wykorzystać, kiedy próbujemy prześwietlić nasz projekt, tak żeby wybrać najwłaściwszą metodę? Tak, to jest na przykład takich kilka pytań, które trzeba sobie zadać. Czy jesteśmy w stanie nasz projekt podzielić na mniejsze, znacznie mniejsze części, które to jest suma części daje projekt? I czy te części same w sobie, jeżeli umówimy się, że będziemy je dostarczać jedno po drugim lub w pewnych pakietach, przyniosą pewną wartość już z samego faktu, że na przykład jeżeli duży projekt, tak jak do niedawna miałem wraz z zespołem przyjemność koordynować budowanie dużego systemu od podstaw dla pewnej firmy z branży assistance i tam mieliśmy kilkaset różnych funkcjonalności, czyli części zdefiniowanych. Teraz pytanie jest następujące. Czy istnieje możliwość, aby na przykład skorzystać z tego, że dowieziemy 10, 20, 30 funkcjonalności na początku i wręcz mamy potencjał do tego, żeby je używać w takim bardzo ogólnym, niewielkim fragmencie, ale czy jest taka możliwość? To jest pierwsza rzecz, którą bym zadał sobie jako pytanie. To czy da się podzielić i czy stanowi to wartość, jest ważne, no bo jak wyobrażam sobie Państwo, w jaki sposób buduje się tunel, to tunel buduje się na zasadzie powtarzalnych pewnych zbiorów czynności. Natomiast trudno powiedzieć, że jest jakakolwiek wartość z pierwszej części tunelu, czyli tak jak oni to nazywają ekranem, nie jesteśmy w stanie skorzystać z tej pierwszej części. Ona nie stanowi żadnej wartości dla użytkownika. Natomiast pierwsza, druga, trzecia funkcjonalność w systemie do zarządzania zleceniami assistance możemy ją wykorzystać i uruchomić w firmie. I to jest ta pierwsza różnica. Drugie pytanie, które bym zadał sobie, jest następujące. Czy relacje pomiędzy częściami, o których przed chwilą mówiłem, są przewidywalne i one wynikają z jakiejś logiki, czy też mamy kompletną swobodę w zakresie tego, którą z częścią w danej chwili się zajmiemy? No i mówiąc w tych skrajnych przypadkach, jeżeli mówimy o budowie tunelu, to po ekranie 22 mamy ekran 23. Ja nie mam możliwości, chociaż niejednokrotnie bym chciał sprawdzić, co tam będzie w ekranie 67. Jaka geologia, czy będzie woda i tak dalej. Natomiast takiej możliwości nie mamy, rozpocząć pracę w kolejnym ekranie. Jest logika nam i biologia, chemia wyznacza, czym się w danej chwili zajmujemy. W projektach R&D informatycznych, projektach zarządzania zmianą, nie zawsze tak jest. Możemy wybrać sobie to, co jest najbardziej adekwatne w danej chwili, czyli stworzysz system priorytetyzacji działań, którymi się zajmujemy w danym momencie. Mhm. To wydaje mi się są takie główne punkty, które na początku warto by sprawdzić, żeby wybrać właściwą metodę. Dobrze, a żeby przedstawić to naszym słuchaczom jeszcze bardziej obrazowo, czy mógłby Pan przedstawić kilka przykładów, które będą dla nas jasne? W jakich typach projektów jaka metoda będzie najlepsza? Projekty, to oczywiście będzie bardzo duże uogólnienie, ale spróbujemy znaleźć takie biegunowe rozwiązania. Projekty infrastrukturalne, budowa dróg, mostów, magazynu, no jest raczej podejściem wymagającym zastosowania podejścia klasycznego, gdzie mamy plan, harmonogram, przypisane osoby, zasoby, czasy trwania, relacje pomiędzy zadaniami, ścieżkę krytyczną, bufory, jeżeli zarządzamy poprzez bufory i tak dalej. To są te projekty przewidywalne, stabilne, co nie oznacza, że tam się nic złego nie dzieje, ale albo nie wymagane są pewne zmiany, natomiast te zmiany nie są fundamentalne. Z drugiej strony mamy projekty takie jak właśnie budowa innowacyjnych aplikacji, systemów IT, ale również pewne przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe w firmach, czy też pakiety działań oszczędnościowych, które możemy przeprowadzić bez planu na najbliższe dwa lata w rozpisaniu na działania i relacje pomiędzy nimi. Możemy to zarządzić tymi elementami w inny sposób. Tutaj już dużo zależy od elastyczności i wyobraźni osób, które jedno czy drugie podejście stosują, bo oczywiście pośrodku są rozwiązania hybrydowe, ale te skrajne, które miałem przedstawić, to wydaje mi się są najbardziej obrazowe. Trudno będzie nam dowieść skutecznie i sprawnie projekty infrastrukturalne, projekty przemysłowe metodą zwinną w pełni, natomiast po przeciwnej stronie raczej nie eksperymentowałbym i nie zmuszał siebie do
zarządzanie projektami IT, developmentowymi przy pomocy metod klasycznych. Mówił Pan o tym, że samo zarządzanie projektami staje się coraz nudniejsze, czy też coraz więcej osób z tego korzysta i zakładam, że też pewnie sporo mitów jest związanych z zarządzaniem projektami. A, jasne, tak. One narosły przez lata. Myślę, że każdy z nas trochę dołożył do tego ogródka. Jednym z mitów jest to, że zarządzanie projektami, szczególnie w ujęciu klasycznym, jest związane z zarządzaniem dokumentacji. Że to jest sens, albo główny wymóg dla kierownika projektu, że ona lub on głównie zajmuje się administrowaniem projektu. To nieprawda. Znaczy, nie tak powinno być. Przy pomocy rozbudowanej dokumentacji, administracji nic się jeszcze nie zadziało. Dokumentacja czy też administracja jest niezbędna w projekcie, ale na poziomie minimalnie wymaganym. I myślę, że to jest pierwszy mit, troszkę stymulowany poprzez, nie robiąc tutaj antyreklamy, ale przez złe zrozumienie wymogów jednej z metodyk, która przez lat była propagowana, gdzie większość ludzi utożsamiało tę metodę jako metodykę, raczej powinienem powiedzieć, jako zbiór pewnych wymogów dokumentacyjnych. To nieprawda jest oczywiście, ale taki mit się narodził. Drugim mitem jest to, że żeby zarządzać projektem, trzeba być wszechstronnie certyfikowanym. Mhm. Czyli czym więcej certyfikatów posiadamy, tym lepszymi kierownikami projektów będziemy. Doświadczenia życiowe i oglądanie osób, które świetnie radzą sobie w tym obszarze, ponieważ mają intuicję, zdolności przywódcze i możliwość i umiejętność logicznego myślenia, wskazują, że tak naprawdę te rzeczy, które wymieniłem przed chwilą, umiejętność myślenia, przewidywania, planowania, zachęcania ludzi do pewnego wysiłku, który do tej pory nie robili, jest ważniejsze niż posiadanie precyzyjnej wiedzy, co jest na której stronie wydawnictwa opisujące konkretną metodykę. Te rzeczy są ważne, potrzebne, ale nie są warunkiem koniecznym. Myślę, że to są takie dwa główne mity. Jakbyśmy poszukali, znaleźlibyśmy pewnie więcej. Mówił Pan dzisiaj o dwóch głównych metodach zarządzania projektami, czyli to jest zarządzanie zwinne i zarządzanie klasyczne. Chciałabym, żebyśmy przedstawili naszym słuchaczom jeszcze troszeczkę dokładniej zależności między tymi metodami. Może zacznijmy od zwinnego zarządzania projektami. Czym ono jest? Jasne. To jest pewna wizja pracy, filozofia pracy, polegająca na tym, że umawiamy się z naszym własnym zespołem na dowiezienie określonego i wymaganego bardzo ambitnego rezultatu, nie mając precyzyjnej ścieżki realizacji. To oczywiście nie oznacza, że zarządzamy chaosem, bo to coraz częściej interpretacja zwinnego zarządzania idzie w tę stronę. My nie planujemy, my daj nam pieniądze i my coś tam zrobimy, jesteśmy zwinni i w związku z tym nie pytaj, gdzie jesteśmy, co zrobiliśmy. To jest oczywiście kompletne nieporozumienie. Generalnie chodzi o to, że nasz projekt, który interpretujemy jako pewien cel do osiągnięcia, identyfikujemy jako zakres, którym mamy się zająć i zakres ten rozpisujemy na zbiór niezależnych albo względnie niezależnych funkcjonalności, wymiarów projektu, z których staramy się realizować tylko te, które w danej chwili są priorytetowe i tyle, na ile jesteśmy w stanie je wytworzyć. W związku z tym, gdybyśmy rozpisali sobie nasz projekt na przykład na 20 różnych funkcjonalności do dostarczenia w ciągu najbliższego pół roku, to kolejne pytanie, które zadamy, to będzie następujące. Które z tych części, o których przed chwilą wspomniałem, są w danej chwili dla nas najważniejsze, ze świadomością, że priorytety mogą się zmienić. Drugie pytanie, które zadamy sobie, ile z nich równocześnie ze względu na zaangażowanie i posiadaną prędkość pracy jesteśmy w stanie wytworzyć. Dzięki temu możemy dojść do wniosku, że w najbliższym stałym odcinku czasu, który się nazywa sprintem, jesteśmy w stanie stworzyć tylko i wyłącznie dwie funkcjonalności z 20. W związku z tym wtedy na zadane pytanie, dlaczego nie robicie trzeciej, czwartej czy piątej, odpowiadamy, bo chcemy dowieźć dane rezultaty szybciej. Mówiliśmy o filozofii, bo tak naprawdę to nie jest tylko i wyłącznie
metodyka, technika czy też narzędzia, tylko pewne właśnie podejście, które mówi o tym, że skupiamy się na rzeczach najważniejszych, że jest bardzo duża elastyczność w zakresie dokonywania zmiany, a najważniejszymi dwoma rzeczami jest następujące. Skupiamy się na możliwie najwyższej jakości produktu, a nie na procedurach i procesach. I druga rzecz, że klient ma możliwość zmieniać zdanie i nie wynika to z indolencji intelektualnej, braku myślenia i tak dalej, tylko wynika to z faktu, że nasz świat jest zmienny. Czy tego typu zarządzanie sprawdzi się przy każdym projekcie? Mam wrażenie, że jest bardzo, ta metoda jest bardzo popularna, ale pytanie, czy będzie się sprawdzała zawsze? Myślę, że nic się nigdy nie sprawdzi zawsze. Mhm. Ale pewne założenia są tutaj uniwersalne i trudno mówić o metodzie. Ja bym powiedział, że właśnie rozgraniczmy zwinność jako pewną filozofię działania, co jest niezwykle cenne i do zastosowania w niezależnie jakich projektach od zarządzania projektem zwinnym. Zwinność to jest właśnie, tak jak mówiłem, filozofia. To jest koncentracja na wysokiej jakości produkcie. To jest dostarczanie wartości tak szybko, jak się da. To jest bardzo ścisła współpraca z klientem, to jest dokonywanie zmian, kiedy są wymagane, nie trzymanie się kurczowo planu. Te cechy, czy też wymagania są moim zdaniem uniwersalne i na przykład kolejna rzecz związana z tym, że bardzo często dokonujemy retrospekcji, oceniamy, co działa, przeplanujemy, uczymy się na swojej własnej realizacji. Proponowałbym zastosować wszędzie, gdzie się da, od projektów twardych, infrastrukturalnych, ciężkich, takich, gdzie trudno mówić o możliwości zarządzania projektem zwinnym. Również reguły zarządzania zwinnego staramy się wdrażać, na przykład wspomnianym w trakcie budowy tunelu. Oczywiście nie jest on zarządzany w sposób zwinny, ale filozofia zwinna, czyli retrospekcje, czyli koncentracja na produkcie, czyli dokonywanie zmian. My już na przykład trzykrotnie zmienialiśmy technologię z uwagi na geologię. Mhm. I nic nie ma z tego punktu widzenia do nas pretensji, ponieważ to te wymagania są ważniejsze od ścisłego trzymania się planu. Mhm. W związku z tym powiedziałbym tak, że zarządzanie zwinne projektem, się można zakręcić, to nie jest rzecz uniwersalna, ale pewna zwinność w formie organizacji i myślenia o biznesie czy też o realizacji jest cenne i bardzo, jest dużym dorobkiem tego właśnie nurtu. A są takie projekty, gdzie zarządzanie zwinne się nie sprawdza? Myślę, że nie sprawdzi się tam, gdzie nie będzie fizycznej możliwości podziału projektu na wyraźnie wyodrębnione i niezależne części. Czyli tam, gdzie nie będziemy mogli dostarczać kawałek po kawałku. Mhm. Trudno mi wtedy wyobrazić sobie skuteczność zastosowania wszelkich narzędzi, podejść i technik związanych z zarządzaniem zwinnym. Łącznie z tym, że również możemy mieć problem z tego rodzaju projektach ze stałą i ciągłą dostępnością klienta, który to klient ona lub on, tak zwany product owner, jest jedną z większych sił sprawczych i decydujących w projekcie, czym się w danej chwili zajmujemy. Nie szukałbym na siłę możliwości zastosowania popularnych metod w każdym projekcie, tylko miał do tego pewien dystans, bo niewykluczone, że za 5 lat co innego będzie popularne i modne. Mówiliśmy też z drugiej strony o tym zarządzaniu klasycznym, czyli o zarządzaniu waterfall. Czy to jest tak, że to zarządzanie klasyczne jest trochę przeżytkiem? Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się. No, tak jakby oceniać wyższość samochodu nad rowerem. Dobrze, to kiedy się sprawdza? W projektach, w których musimy mieć bardzo przejrzystą i silną kontrolę nad miejscem, w którym jesteśmy versus miejscem, gdzie planowaliśmy być. To jest zarządzanie poprzez odchylenia. To jest podążanie pewną wybraną ścieżką. To jest tak jak różnica pomiędzy wspinaczką wysokogórską a spacerkiem po górach. Mhm. Spacerek po górach nie wymaga precyzyjnego planu, natomiast wspinaczka wysokogórska, zdobycie Himalajów, wymaga bardzo wnikliwego procesu przygotowania się, rozmieszczenia baz, ekwipunku, zważenia ciężaru, bagaży, które dźwigamy, całego planu przygotowania. Podejście klasyczne niejednokrotnie zawiera bardzo duży fragment i to waży i też kosztuje, jak i trwa długo, bo my musimy wszystko bardzo szczegółowo zaplanować i są
tego rodzaju przedsięwzięcia, które nie planowałbym w sposób zwinny. Nie sądzę na przykład, że NASA pójdzie wyłącznie w kierunku projektu zwinnego, mówiąc o tym, wystrzelmy ludzi w kosmos i w międzyczasie będziemy zastanawiać się, co się robi, co mamy do zrobienia. To jest, no właśnie, tutaj zdrowy rozsądek jak najbardziej powinien zadziałać i ten fragment, kiedy my mamy możliwość stworzenia przewidywalnego planu, mamy możliwość stworzenia relacji pomiędzy zadaniami, przypisanie osób, stworzenie jasnego procesu komunikacyjnego, weryfikacji, gdzie mieliśmy być według planu, gdzie jesteśmy, jaki jest procent zaawansowania versus konsumpcja rezerwy, którą mamy na dany projekt. No, trudno mówić o przeżytku, to jest pewien inny typ, z którym mamy do czynienia i każdy ze słuchaczy myślę, że w życiu będzie miał wymagania równocześnie prowadzić projekt zarówno zwinny, klasyczny, jak i hybrydowy. To jest lepiej nie być jednostronnym, moim zdaniem. Mówi Pan o tym, że ta metoda klasyczna wymaga dużo większego przygotowania, dużo bardziej szczegółowego przygotowania, że jest bardziej sformalizowana, ale co w związku z tym zrobić, żeby tego projektu nie przeformalizować? Nawet powiedziałbym i skorygował siebie, że metoda klasyczna wymaga nieco innej formuły przygotowania, może tak. Koncentracji na pewnych klasycznych blokach. Po pierwsze, to co się robi, to siada się i próbuje zapisać precyzyjnie przy pomocy na przykład tabelki, co mamy osiągnąć, czyli co jest cel, w jaki sposób zmierzymy, kiedy chcemy osiągnąć. I to ma być element, który komunikujemy po raz pierwszy. W drugim kroku definiujemy sobie zakres, czyli mówimy o tym, co konkretnie musimy zrobić, żeby dane cele można było osiągnąć. Na przykład ważną rzeczą jest to, żeby rozgraniczyć, że celem budowy tunelu czy też mostu nie jest posiadanie mostu czy tunelu. To jest jeden z błędów, które ludzie popełniają. Mówiąc o tym, że celem projektu jest wdrożenie systemu, zbudowanie mostu czy wybudowanie tunelu. To nie jest cel, to jest zakres, to przed chwilą powiedziałem. Cel stanowi korzyść, którą osiągamy dzięki realizacji projektu. Jeżeli będziemy wiedzieć, co chcemy dzięki realizacji projektu osiągnąć, wtedy możemy we właściwy sposób dobrać metodę osiągnięcia celu. I to jest właśnie jeden z dorobków na pewno myślenia klasycznego o projekcie, gdzie postępujemy według pewnej ścieżki, czyli definiujemy cele, zakres, potem dopiero wymierne rezultaty naszych prac, czyli co konkretnie dostarczamy, czego nie było w takiej formule, jak zaczynaliśmy pracę. Potem rozpisujemy je na zadanie i szukamy sekwencji między zadaniami. I ważną rzeczą jest to, że poszukiwanie sekwencji, czyli tworzenie harmonogramu, ma stworzyć taki minimalny zespół działań, które musimy realizować równocześnie, próbując zminimalizować liczbę zadań otwartych. To jest ta sprawa ważna, że dobre zbudowanie harmonogramu czy też planu projektu klasycznego powinno nas doprowadzić do minimalizacji wysiłku i maksymalizacji rezultatu poprzez nieotwieranie zgodnie z jednym większym wrogiem zarządzania projektami jest metoda ASAP albo podejście ASAP. ASAP, czyli jasno sposobu, czyli wszystko naraz robimy. Klasyczne harmonogramowanie powinno nas doprowadzić do sposobu myślenia just in time, czyli to japońskie podejście, że nie za wcześnie, nie za późno. No i wtedy jesteśmy w stanie wokół pewnego planu, koncepcji zbudować sobie sposób działania, monitorować, motywować ludzi, mieć wytyczoną drogę na szczyt. To jest właśnie to podejście. Jak idziemy na spacer, no niekoniecznie. Dobrze, panie Tomaszu, gdyby nasi słuchacze chcieli jeszcze bardziej zagłębić się w temat zarządzania projektami, czy to dla siebie indywidualnie, czy też wprowadzić tego typu zarządzanie u siebie w firmie, od czego powinni zacząć? Myślę, że najlepiej zacząć od siebie. Innymi słowy, to, o czym rozmawiamy teraz na poziomie bardzo ogólnym, warto byłoby spróbować zrozumieć i przyswoić, wprowadzić na poziom nawyku, czyli zacząć myśleć projektowo o swoich przedsięwzięciach od samego siebie. Stworzyć pewną wizję realizacji, zrozumieć z jakimi typami projektów mamy do czynienia, przeszkolić się, poczytać, zbudować swoją własną wizję, zrozumieć na czym nam konkretnie zależy i również zbudować filozofię pracy w ramach organizacji i osób, z którymi pracujemy. Od tego bym zaczął.
żeby spróbować stworzyć na podstawie jakichś ogólnych elementów, teorii, praktyki, zajęć warsztatowych, oczywiście zachęcamy do uczestnictwa w naszych zajęciach, zbudować swoje własne podejście, które będzie brało to, co jest korzystne dla waszej państwa organizacji, z pewną oczywiście aktualizacją, biorąc pod uwagę specyfikę. W związku z tym wydaje mi się, że nie ma się co przerażać, nie ma co myśleć, że to jest jakoś szczególnie skomplikowane. Zaręczam, że nie. Warto byłoby też trochę odbrązowić całą tę teorię, myśląc o tym, bo ona rzeczywiście jest w niektórych sytuacjach przekombinowana, więc spojrzeć na zarządzanie projektami w ujęciu zupełnie jak najbardziej praktycznym i takim, no, powiedzmy, bardzo uzasadniony sposób upraszczający, zbudować wizję realizacji i to, co najważniejsze, nauczyć się na swoich własnych realizacjach, czyli przyjąć testowo jeden, drugi, trzeci projekt, wdrożyć w realizacji według przyjętej metody i zobaczyć, co działa. To jest moja sugestia. Panie Tomaszu, bardzo dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję za Pana rady i wskazówki. Mam nadzieję, że nasi słuchacze jeszcze bardziej teraz zainteresują się kwestią zarządzania projektami. Zachęcam także, Pan Tomasz jest wykładowcą studiów MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i tam na pewno swoją wiedzą się dzieli dużo, dużo, dużo bardziej szczegółowo. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję Państwu i Pani za rozmowę.